Dawno nie grałem w DL w jakiejś większej grupie, także zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie jakimś Omniraptorem. I po pierwsze, nie mam pojęcia, gdzie dokładnie się pojawiłem, po drugie widzę jakieś dziwne oczy, albo może to jest jakaś mała strefa migracyjna, za chwilę sobie tam pójdziemy. Po trzecie, mamy chyba nowy tryb nocnej wizji, bo lepiej to wszystko jest widoczne. Jeżeli sobie to wyłączymy, no to jest oczywiście ciemno. Ale tutaj, to powiem wam tak, wygląda to naprawdę spoko, bo ostatnio DL dostawało, z tego co wiem, jakieś patche przebudowujące mapę, właśnie dodające ten nowy tryb, więc zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie taki Omniraptorem. Wiadomo, moim pierwszym celem jest tutaj znalezienie jakiejkolwiek drużyny, z którą bym sobie mógł popolować, a waszym pierwszym zadaniem w tym odcinku jest zostawienie łapki w górę, jeżeli oczywiście chcecie kolejne odcinki z DL. Jako mutację weźmiemy sobie perka, który zadaje dodatkowe obrażenia, gdy nasz target krwawi, a wiadomo, że to jest nasza podstawa gameplayu i wydaje mi się, że my jesteśmy na bagnach. Ale czemu na samym początku nie miałem wyboru miejsca, w którym się respię? Ja jestem na serwerze Petit Spitz i może tutaj to jest tak zrobione? No i dobra, jestem w tej strefie, ale szczerze mówiąc nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Już próbowałem znaleźć tutaj jakiekolwiek pożywienie, ale o, dobra, jest jakaś kostka, tylko ja nie pamiętam, czy jako, że to są kości, to ja mogę je jeść? Chwila, sprawdźmy sobie dietę. Z tego zaury oczywiście jakieś króliki, jelenie i tak dalej. No wiadomo, i tak się skończy pewnie na tym, że pójdę na hotspota, bo tam jest najwięcej osób, ale w sumie teraz jak sobie zacząłem biegać, to podoba mi się to, jeżeli to jest rzeczywiście prawda, że na tym serwerze nie wybieramy sobie miejsca, w którym się pojawiamy, tylko żeby bardziej urozmaicić gameplay i żeby po prostu biec dłużej do hotspota, no to respimy się w różnych miejscach, że jest opcja, że kogoś, wiecie, tutaj też napotkam. I nie mam pojęcia, czy mnie tu jeszcze nigdy nie było, czy taka miejscówka istniała od samego początku, ale napotkałem jakiś taki dziwny tunel, także pójdziemy sobie nim, bo wiem, że właśnie w tej nowej aktualizacji dużo miejscówek zostało przebudowane. Może nie dużo, ale na pewno jakieś miejscówki zostały przebudowane, więc postanowiłem, że pobiegniemy i posprawdzamy sobie. No i niestety tunel się skończył, bardzo krótki był, także lecimy dalej poszukiwać jedzenia, bo jest go coraz mniej. A chwila, może ktoś tutaj spadł z tej górki i tutaj coś będzie leżało i nie widzę żadnych kości, nic kompletnie. Chociaż właśnie, tamte kości, to ja mogłem je tak naprawdę zjeść, ale no nie wiem, mówię, znajdę na pewno coś lepszego. I teraz zaczynam żałować, że tego nie zrobiłem, bo nie ma żadnego AI ani nic w tym stylu. Chociaż tu chyba na tym serwerze to AI działa w dynamiczny sposób, że powinno się respić gdzieś dookoła nas. Ale może, nie wiem, z tyłu coś za mną się zrespiło? Nie, no nic nie ma. No i dotarłem na hotspota, ale powiem wam, że jest bardzo spokojnie. Tutaj, na innym serwerze, na którym grałem, to były po prostu lagi, bo było tak dużo stworzeń, a tutaj chyba nawet nie ma żadnego pożywienia. No, oje, przepraszam, jednak coś jest, tylko, no ja już i wiem, gdzie to po prostu będzie. Najprawdopodobniej to jest rzeka, zajęte tam będzie miejsce przez deinozuchy, ale muszę, no albo zjem coś w ten sposób. O, tam są, kurde, czy te Diablo Ceratopsy dadzą mi cokolwiek zjeść? Chwila, bo ja potrzebuję jednego dziabka. Ja już widzę tego trupa, którego ja muszę wszamać. Dobra, ryzykuję. Najwyżej dostanę po prostu z ogona, albo coś innego się ze mną stanie. Oj, szybko, szybko, szybko. Jeden. A Diablo Ceratops! No. Trzeba było zaryzykować. Oho, mam swoją pierwszą ofiarę i pyk, piękny skok. I gdzieś niedaleko słyszę inne Omniraptory, także za chwilę do nich dołączę. O, z tyłu, zobacz, ile AI zaczęło się pojawiać. A to dlatego, że skraszowało serwer. Wcześniej nic nie mogłem znaleźć. Dosłownie skraszował serwer, jest ładny dzień i AI zaczęło się pojawiać, także trzeba to wykorzystać. Ty, co to tu biegnie? Czy to jest raptor? Okej, napiszę mu hej. Dobra, zaprosiliśmy do grupy i przez chwilę myślałem, że to jest jakiś karno albo coś w tym stylu. Mr. Fluffy! Okej, tak on się nazywa. Fajnie, jakby mnie dodali do grupy. Aha, okej. Widocznie mają inne plany. Wiecie, co muszę ustawić? Bo bardzo brzydko to wygląda. Ja wiem, że teraz ryzykuję, ale... czekaj, czemu mam tekstury na low? Wszystko mam na low z jakiegoś powodu. Okej, nie chcę resetować teraz gry. No i z jakiegoś powodu nie mogę przyjąć zaproszenia do grupy. Szkoda. I think so. No właśnie, czyli mają full grupkę, no to będę musiał po prostu obserwować cały czas otoczenie, no. Dobra, także sobie poleżymy tutaj. Mam nadzieję, że oni mi zapewnią pożywienie, zapewnią mi wodę, ochronę i fajne wrażenia. To tylko tyle wymagam od tej grupy. Nie, no oczywiście wiadomo, jeżeli będę troszeczkę miał więcej procent, a na razie mam 16, no to im pomogę w walce, ale trochę mi zajęło, nie ukrywam, znalezienie takiej grupki. Follow us, will help you grow. Thanks. Widzicie, oni sami mi to zaproponowali. Tylko zapomniałem o jednej bardzo ważnej zasadzie, że jak będę prawie dorosły, to niestety będę musiał od nich iść, ponieważ mają full grupę. O, tam w ogóle jest jakiś kolejny omnibus.
Omniraptor, nie wiem, czy on może z nimi być, czy nie. W skrócie, oni mają full grupę i nie można przyłączyć jakby kolejnego Omniraptora, tylko musi ta grupa mieć tyle członków, ile ma, więc no jeżeli będę prawie dorosły, to muszę po prostu się od nich odłączyć. No niestety, na tym serwerze są takie zasady, a zwłaszcza, że ja to nagrywam, no to nie chcę, wiecie, dostać bana od admina, z którym jakiś tam kontakt mam i wydaje się naprawdę spoko gościem, ale też, wiecie, nie chcę być traktowany jakoś inaczej, także będziemy przestrzegali zasad. Ej, tu jest! Ała! Szybko, szybko, ucieczka, ucieczka, ucieczka! Ty, bo oni zaczęli polować na jakiegoś Pachiego i mówi, tam gościu napisał, że go zgubił. I mówię, spoko, ja się obracam i patrzę, a ten Pachi po prostu biegnie na nas i zdążyłem po prostu napisać behind. No i nie wiem, czy ktoś zostanie zabity tutaj, help. No ja nie mogę pomóc, nie mogę, chociaż mogę być kamerzystą. To jest moja idealna rola po prostu w DI, nie będę walczył, tylko... Oj, okej, czy on chce mnie załatwić? Nie. Ja jestem od niego trochę szybszy. Pytanie, czy ten Pachi... Okej, tam widzę, że się biją po prostu i goni ten Pachi jeden. O nie, kto to się wywalił? Even more red. Dobra, tam gościu jest prawie... prawie martwy, tak bym powiedział. Tutaj jakiś... Jezu, się przestraszyłem, a to jakiś kolejny Omniraptor. Nie mam pojęcia... Ty, tu ten Pachi cały czas sieje terror. Ja myślałem, że oni już go dawno pokonali. Przecież mamy całą grupę Omniraptorów. Znaczy... No, nawet mamy nadprogramowo tych Omniraptorów i oni sobie nie potrafią poradzić z jednym Pachim, ale z nim walczą. Oj, to się źle skończy i jeden parł. Dobra, znaczy drugi już parł. No, nie wyobrażę... Okej. Czekajcie, muszę uporządkować myśli. Myślałem, że ten dinozaur, który szedł tutaj, to jest jakiś karna albo coś w tym stylu. Wygląda na to, że nie. Pachi robi totalną rzeź nam. No oni muszą utrzymać krwawiny, nie? Na tym polega jakby gameplay tym dinozaurem. Ale, oj, dobra, skoczył na niego znowu. No, z chęcią bym pomógł, ale no ile ja mam procent? Ja mam 18%, jak gówno tutaj mogę zrobić? Bardzo chciałbym, wiecie, nie stać bezczynnie, tylko rzeczywiście brać udział w walce. No i to jest rzeź. To jest po prostu rzeź na Omniraptorach. No nie sądziłem, już 3 padły. 4, przepraszam. Mamy 4 ciała. I najlepsze jest to, że ten Pachi cały czas się gdzieś tam ukrywa w tych drzewach. I wiecie, są plusy tego, że tutaj 4 Omniraptory zostały zmasakrowane, bo przynajmniej jest miejsce dla mnie. Nasza grupa prezentuje się właśnie w ten sposób. I tu, a nie, dobra, bo ten gościu 490 też pytał, czy jest miejsce w grupie. Jak widzicie, jest tutaj. Wanna go water? No nie wiem, no możemy iść tak naprawdę po tą wodę. Ja szczerze mówiąc miałem lepszą radość z obserwowania tego, co wiecie, tutaj się dzieje z tym Pachim, ale kurde, no brakowało mi oczywiście takiego polowania w grupie, chociaż z drugiej strony, co ja gadam, przecież ja kompletnie nic nie zrobiłem i sobie obserwowałem. Inaczej, brakowało mi takiego gameplayu w grupie, o właśnie, to lepiej po prostu wybrzmi na pewno. Jezu, Pachi przyszedł! Dobra, ty, ale go, co się... Czekaj, czy ktoś właśnie wyskoczył? Nie, musiało mi się wydawać, tak? Nie, ale wydawało mi się, że... Ty, ale go dusi, Loni! Dobrze, uduś go, ale będziemy mieli wyżerkę. W ogóle zdałem sobie teraz sprawę z bardzo ważnej rzeczy, że z tego wszystkiego... A nie, on zabił go! Dobra, czyli nie ma już jednego Omniraptora, ale co ja chciałem powiedzieć, że ja nie mam diet. I to jest jakby ten największy tutaj problem, nie! Nie, mnie proszę nie bić, Oj! Kurde, on zawraca. Na pewno będzie chciał w pierwszej kolejności załatwić te, wiecie, większe tutaj osobniki. Wydaje mi się, że kolejny poległ. Tak, bo było chyba nas 6, teraz już jest nas 4. Jest jeszcze Loni, Mr. Fluffy i Xeno. O, okej, ty, czekaj, ten Pachi. Ja tam go widzę, cały czas obserwuję to z bezpiecznej odległości, ale to jest niemożliwe, że jeden Pachi jest tak mocny, że całą grupę Omniraptorów wyrżnie. O co tutaj chodzi? Ale widzę, że cały czas próbują walczyć, to mi się podoba. No ja bym z chęcią też skoczył, ale wiadomo jak to się zakończy. Inaczej, jeżeli nie będę miał wyboru, no to ja też ruszę. Aha, Xeno w ogóle się ukrył. Okej, Xeno tutaj jak widzicie nie ma. Ja jestem, jestem kamerzystą, tak jak już mówiłem to. Może za chwilę go zabiją? Ty, to jakiś mały Pachi biegnie? O co chodzi? Czemu on go nie atakuje? A, dobra! Bo to były dwa Pachi, czekaj, Mr. Fluffy, Loni i Xeno. I tutaj jeden napisał, że żebyśmy dali mu się wykrwawić, co ma w sumie sens. I te dwa dinozaury, które przed chwilą tutaj biegły, to chyba były dwa Pachi. Ja byłem przekonany, że to jest jeden Omniraptor dorosły, a za nim biegnie mały Pachi. I się zacząłem zastanawiać, czemu on się nie obróci i po prostu go nie załatwi. Ale wygląda na to, że chodziło kompletnie o co innego. I nie jestem pewien, czy to są wszystkie martwe Omniraptory, ale wróciły z powrotem. Dosłownie przed chwilą wbiegły ogromną grupą, zaprosiły mnie do tego, do swojej grupy i tak to teraz wygląda. Także bardzo fajnie. Ten Pachi nadal gdzieś tam jest, bo co chwilę po prostu go słychać. Dlatego ja teraz staram się to obserwować i, no nie wiem, jakiś jest
jedzenie by się przydało ogarnąć. Autorestart za 5 minut. Aha, do not engage a new fight. Okej. Okay. No i dobra, prawie wszyscy już wrócili po restarcie serwera, także możemy rozpocząć poszukiwanie jedzenia. Podzieliliśmy się na dwie grupy, bo Kane... Czekaj, czy on dołączył do innej grupy? Nie, okej. Okay. Jest po prostu poza zasięgiem. Już myślałem, że albo zginął przez tego pachiego, który się zalogował, albo coś takiego. W skrócie podzieliliśmy się na dwie grupy. My mamy poszukać jedzenia. Tylko nie wiem, co robię w sumie w tej grupie, zamiast sobie spokojnie czekać i tyle. O, mały stegozaur jest! O nie, i został już przyduszony. Nie wiem, czy jest szans, żebyśmy w dwójkę go atakowali, bo też nie chcę, żebyśmy siebie nawzajem załatwili. Ale jest, w ogóle w trójkę tutaj jesteśmy. No, więc udało się załatwić, bardzo fajnie. To teraz możemy się w końcu najeść. O kurde, i dwa kolejne stegozaury idą. Zastanawiam się, czy one go szukają, czy co. Dobra, i my jesteśmy tutaj ukryci, ja kompletnie nic nie piszę. Oj, za chwilę będzie polowanie na stegozaura. Dobra, rozpoczynamy po prostu tutaj akcję. Teraz, żeby nie było, ja też będę atakował, bo to by było bez sensu. Oj, dobra, gdzie jest ten drugi? A, bo ja wiem, bo tu jest ten. O, czekaj, skoczyłem też na niego? Ty, wydawało mi się, że skoczyłem. Dobra, skoczyłem na pewno, także też sobie... Coś tam pobijemy. Może uda się go załatwić. Dobrze. Ja mam dużo staminy, więc wiecie, o, widzicie, oni czekają. Bo wiadomo, chodzi tylko o to, żeby jak najdłużej nałożyć na nim krwawienie. Jeszcze raz. Dobra, zeskoczę sobie już tutaj. I czy on będzie mógł tam wbiec? Nie, ten stegozaur nie może tam wbiec. A nie, jednak może. Zobaczcie, on się tam ukrył. O, jajku. Dobra, także nie wiem, co możemy w takiej sytuacji zrobić. Wydaje mi się, że po prostu czekać, bo one prędzej czy później będą musiały opuścić to miejsce. O, i wygląda na to, że mamy kolejnego stegozaura. Oj, ale dostał z ogona, chyba. Tak, ale i tak na niego skoczył. Te dwa gdzieś chyba się wylogowały, nie wiem, ja próbowałem ich poszukać. I to zobaczymy, czy uda się tutaj załatwić tego gościa. Fajnie to wygląda, jak na nim po prostu skacze. To chyba nie jest błąd i to jest jakby nowość, w tym sensie, że skacze nie na jego bok, tylko po prostu na jego górę. Ale go gryziemy i pyk! Oj, czekaj, czy my... A, ja chyba jego też dziabnąłem. Kurde, przepraszam, Xeno. Dobra, i on wbiegł znowu w tą... A, widzicie. Znowu wbiegł tam, gdzie ja nie mogę wbiec. Nie wiem, czy on... Tak. O, czekaj, ja muszę uciekać. Bo pszczoły mnie atakują. To jest jakby zabezpieczenie, żeby po prostu sanktuarium rzeczywiście było sanktuarium. Padł! Dobra, padł. Ja pisałem, że on jest nadal tutaj, dlatego Loniego. Chodziło o to, ja już wiem, ten stegozaur był za duży, żeby cokolwiek zrobić w tym, w tym sanktuarium. Oj, czekaj, czy ktoś tam jest jeszcze? Nie, on po prostu sobie poszedł po mięsko. Bo cały czas właśnie słyszałem jakieś takie dziwne odgłosy. I zastanawiałem się, o co chodzi. A po prostu ten stegozaur, no już nie mógł tam być. No i niestety po powrocie okazało się, że tych omniraptorów już nie ma. Także rozpoczynamy poszukiwanie kolejnej grupy, albo może przypadkowo się stamtąd odnajdziemy. Ale nie dziwię się, że oni, wiecie, nie poczekali na nas. Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Aha, my jesteśmy w trójkę. No bo nam ta wyprawa zajęła około 40 minut, także to jest zrozumiałe. O, jakaś kolejna grupa się pojawiła. Czekaj, to jest ta grupa! Dobra, bo chciałem wam dać małą aktualizację tego, co się tutaj dzieje. Yo. Tak, to są oni, bo widzę Mamazaurus. To jest ten gościu, z którym my wcześniej graliśmy. Także dołączyły do nas jeszcze dwa raptory, Master FR i Remote. Przy okazji zabiłem jakiegoś małego karno, wiecie, zwanshotowałem go. Próbowaliśmy upolować jakiegoś stegozaura, który chyba ukrył się znowu w sanktuarium, bo przede mną jest sanktuarium. Także, no, zapowiada się, że to będzie takie większe polowanie troszeczkę. Nie wiem, czy nawet nie jest nas tutaj za dużo. I tutaj coś jest. O, stegozaur, dobra, od razu ja się wpierdzielam w niego, to już... A, czekaj, okej, zaatakowałem tego stegozaura i, znaczy kliknąłem prawy i nic mu nie zrobiłem, czekaj, o, może w ten sposób? Dobra, żeby nie było, jest! Pokonany stegozaur. On wydaje mi się, że chciał po prostu umrzeć, bo już miał po prostu dosyć grania, dlatego on cały czas spamował chyba jedynkę albo dwójkę, żeby wszyscy wokół wiedzieli, że ej, chodźcie, załatwcie mnie. No, tamta grupa, gdzieś nie mogliśmy się po prostu połączyć, bo i tak było nas za dużo, tak jak mówiłem. Także my mamy naszą rodzinkę z tym Francuzem i z tym Rinmote. Obstałem, że to jest po prostu dwóch Francuzów. No i co, lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, chyba 10 omniraptorów tutaj jest. Jednemu go... Ty, okej, tam jest 11 nawet. O, pobiegł sobie do sanktuarium, nie wiem dlaczego. No nie wiem, że tu jest gdzieś kolejny stegozaur, któremu nie chce się już grać. Okej, tak, wygląda na to, że tak.
Nie wiem, o co oni, co ci ludzie z tym mają. Czy się po prostu respią w złym miejscu, czy oddają dietę? No trudno powiedzieć, ale znowu. Przybiegliśmy, mamy jedzonko, więc fajnie. Trzymamy się... Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo... O Jezu, uderzymy w mikrofon. Trzymamy się tak naprawdę niby osobno, ale razem, no widzicie. Nie ma nas w grupie, więc trudno powiedzieć. A co ty, Karno, tak drzesz mordę, co, stary? No, oj... Oj, chyba Xeno się nim zajmie. Ta, no i już... A nie, jeszcze nie padł. Nie wiem, bo ja czekam na to, aż on cokolwiek zrobi i on czekał na to, aż ja cokolwiek zrobię. No, ale znowu kolejny drący mordę dinozaur. No, kurde, no tak się nie bawimy. Mamy być tutaj cicho, to jest pierwsza zasada D-Isle. Zamknij mordę, bo ciebie usłyszą i przyjdą po ciebie, no i zrobią ci krzywdę. No i chyba przed nami gdzieś jest kolejny stegozaur. O, nawet nie trzeba było długo szukać, który zganicie co? Znowu darł mordę, więc musiałem się po prostu nim zająć. Ej, Mike... Czemu ty to robisz? Znaczy, mogłeś poczekać, stary. Nie musiałeś mnie atakować. I tą obramówkę czerwoną nie mam dlatego, że coś mnie tutaj zaatakowało, tylko dlatego, że po prostu zeskoczyłem z jakiejś większej odległości. Wow, ceratozaur! Nie! Okej, no, i właśnie tak wygląda The Isle. 2 godziny 13 minut grania i 5 sekund wystarczyło, żebym został zabity. No co mogę powiedzieć? Jest jak jest, widzowie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie tą łapkę w górę. Będzie to dla mnie znak, że podobają wam się odcinki DI. No i subskrybujcie kanał. Kurde, jestem zły, no co mogę ci powiedzieć? Jestem zły, że przez taką głupotę, przez 5 sekund nieuwagi, gdzie chciałem się najeść i dołączyć do grupy, która była za mną, umarłem.